Cześć, Jarek Łuczak, firma Bar z Wrocław. Dziś mam dla Was klasyczną limuzynę Audi A6 C7 2 litry TFSI. Jak zwykle zagazowaliśmy. Chcecie zobaczyć jak? Fajny zbiornik. Oglądajcie do końca. A6 z 2018 roku sprowadzona ze Stanów z dwulitrowym 252-konnym silnikiem z bezpośrednim wtryskiem benzyny, bez duala, bo europejskie wersje mają w tych modelach duala, czyli MPI, DI. Ten ma samo DI i na Stany wszystkie samochody VAG, które ja przynajmniej spotkałem, zawsze mają tylko DI. Założyliśmy jaką instalację? Jak prawie zawsze KMN Evo Skydirect, która jest idealnie dedykowana pod tego typu silniki. Dzięki tej instalacji gazowej spalanie benzyny jest stosunkowo najmniejsze. Liczymy, że będzie między 0,8 a 1,5 litra. A ile będzie paliła gazu? Liczymy, że od 10 do 13, bo do tej pory paliła od 8 do 12 litrów benzyny, średnio powiedzmy 10, czyli przy takiej jeździe, gdybyśmy jechali tak samo jak paliła 10, to powinna spalić jakieś 11 litrów gazu plus do 1 litra benzyny. A dokładne spalanie poda Wam, jak tylko klient dojedzie do domu i poda nam przebieg z trasy i spalanie. Tak więc tutaj na dole Wam napiszę, ile kosztuje, a tutaj w opisie jest link do naszej strony internetowej, do formularza, po wypełnieniu którego dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa taka, jak zamontowaliśmy do tego auta, albo taka, jak zamontowaliśmy do tego Seata, który właśnie jedzie na jazdę próbną, albo taka, jak zamontowaliśmy do tego BMW X3, które stoi tutaj obok. Zapraszam na nasz kanał. Jak go zasubskrybujecie, to zobaczycie to BMW również wkrótce. A wracając tutaj, jeżeli wypełnicie formularz, dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa, a tu macie przykład tego formularza, którego należy wypełnić. Instalacja, którą zamontowaliśmy, tak jak już wcześniej wspomniałem, to KMN Evo Skydirect, której sterownik schowaliśmy na podszybiu. Zawór z filtrem fazy ciekłej tutaj filtr fazy lotnej. Czujnik ciśnienia, nowy model KME, 5,5 barowy, różni się od tych poprzednich, że jest szary, z czarną pokrywką. Kiedyś były czarne, to były takie całkiem stare, cyfrowe, później były szare, analogowe do 4 bar, a ten jest do 5,5 bar i ma tutaj czarny dekielek. A reduktor zamontowaliśmy tam pod spodem, gdzie go widać. To jest reduktor czeski Magic, który obsługuje spokojnie silniki do 350, może nawet 400 koni czasami można go wykorzystać. Luz zaworowy jest kompensowany w tym silniku hydraulicznie i nie trzeba się o niego martwić. Możemy jeździć przez kilkaset tysięcy kilometrów, jak tylko wytrzymają tłoki, panewki, pierścienie i sama głowica. Tak długo będziemy mogli jeździć na gazie bezproblemowo i nie martwić się o regulację luzów zaworowych. Zapraszam Was do środka, bo tam Audi robi przewagę. Ciemne szyby, za które ostatnio mojemu imiennikowi zabrali dowód rejestracyjny od jego limuzyny. Wiecie, o którego imiennika chodzi? Wiecie, że mu zabrali. No, zabrali mu i ponoć upierał się, że przez wiele, wiele lat ten samochód przechodził przeglądy i nikt mu nie zabierał tych uprawnień, a teraz politycznie nowy premier i nowa władza kazała zabrać dowód rejestracyjny od jego limuzyny za zbyt ciemne szyby. Co z tego, że przechodził samochód przez tyle lat, skoro przechodził pewnie po układzie, a teraz po układzie już nie będzie przechodził. Ładne wnętrze, jak Wam się podoba? Całkiem fajny samochód, całkiem przyjemny. Odpalimy go sobie. Zobaczycie, jak wygląda deska rozdzielcza i reszta elementów. I pokażę Wam jeszcze przełącznik benzyna-gaz, który zamontowaliśmy tam gdzieś na dole, ale na razie deska. Nielubiany przeze mnie tutaj, ale wyjeżdżany wyświetlacz, bo jak go zgasimy, to ten wyświetlacz się elegancko powinien schować, jak zamkniemy auto i o, pyk, wyjeżdża i bardzo ładnie. Teraz jak go otworzymy, to znowu wyjedzie i będzie można na nim sobie coś zobaczyć. Tak więc powiedzmy, że to nie jest najgorzej, nie jest tak jak w Toyocie i w Mazdzie, że na stałe jest taki telewizor wystający. Można go sobie schować, nawet tutaj o, przyciskiem i już go nie ma, nie musiałem gasić i odpalać samochodu, ale to zrobiłem. Tutaj na dole widzicie przełącznik benzyna-gaz, który zamontowaliśmy w kokpicie. W tej chwili pokazuje, że już jesteśmy na gazie. 5 diodek po prawej stronie w kolorach tęczy pokazuje nam, ile gazu zamontowaliśmy, ile gazu mamy w tej chwili w zbiorniku. A zbiornik, powiem Wam, że to było jedno z większych wyzwań, jeżeli chodzi o ten samochód. I zaraz Wam pokażę, dlaczego. A6 klapę ma
otwieraną w prądzie i całkiem sporych rozmiarów bagażnik, prawda? Pod klapą bagażnika 55-litrowy zbiornik na gaz, ale w życiu byśmy go tutaj nie wsadzili, gdybyśmy nie usunęli tamtego garba, którego widzicie teraz na przebitce, i nie przenieśli akumulatora w tą oto wnękę, którą zmieścił się ten sam akumulator, który był tutaj poprzednio. Nie musieliśmy kupować nowego, przedłużyliśmy wszystkie kable, przenieśliśmy go z tego miejsca. Jak widzicie na przebitce, jak to wyglądało wcześniej, tak teraz wygląda to znacznie lepiej. I zmieścił się tu zbiornik, zmieścił się lewarek, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy i wszystkie rzeczy, które musimy mieć w swoim samochodzie, a bagażnik pozostał w pełni funkcjonalny i nie trzeba się martwić, że nie zapakujemy się na wakacje. Jak Wam się podoba taki pomysł jeżdżenia C7 na gazie z dwulitrowym silnikiem? Całkiem oszczędne auto, jak na auto tej klasy spalanie 10 plus 1, 11 plus 1 to będzie całkiem dobre, a taki zbiornik umożliwi nam przejechanie, myślę, że nawet 400 km, a po tych 400 km możemy podjechać na stację i zatankować sobie za pośrednictwem tego oto wlewu gazu 90% gazu i 10% benzyny. Jeszcze bardzo ładne koła, które naprawdę dodają temu autu uroku, i porządne hamulce, zaciski Brembo, ale bez logo. Tak podejrzewam, że to Brembo, bo Brembo produkuje najwięcej hamulców do sportowych samochodów, Audi również. Wracając do tego filmu, jeżeli Wam się spodobał, nie zapomnijcie kciuka w górę i nie zapomnijcie subskrypcji, koniecznie z dzwoneczkiem, by być na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania nowoczesnych samochodów, bo niewątpliwie Audi A6 i BMW X3 do takich należą. Do zobaczenia przy kolejnych realizacjach. Ciao!